Siema, to jest pierwszy odcinek Flat Battle i w pierwszym pojedynku zmierzy się Seba z Wieliczki i Max z Piły. Tak, dobrze mówię? Chłopaki przejechali kawał drogi. Ja na szybko wyjaśnię zasady. Nie robimy manuali, nie robimy crossfootów. Każdy trik ma dwie próby na powtórzenie i ostatni trik ma trzy próby. Tą trzecią próbę można wykorzystać wcześniej, tylko nie ma jej na samym końcu wtedy. Także co, myślę, że nie ma co wijać bawełnę. Kamień, nożyce, papier, kto zaczyna? Tak trochę późno było, za opóźnieniem. Jeszcze raz może. Co to jest giry? 3-4 i dopiero. A to jest dwa chwile na placie. No, sketchy lidu, palce były. Dobra, zaliczamy. Ja zdaję finger whip. Jeszcze raz. To jeszcze raz, no, mi to pasuje. Dobra, były palce, ale odjechane, także zaliczamy. Trzy whipy. Zdaję whip baro. Dobra, to jeszcze raz spróbuję trzy whipy. Sketchy Ridu. Dobra, zaliczone. Ja zdaję hit rewinda. Zaliczone. Dobra, Seba wykorzystuje swoje Ridu, także już później nie będzie miał. Ja zdaję bri. No, nie spadła noga, odjechał, krzywo bo krzywo, ale zaliczony. Ja spróbuję McWhipa. Dobra, ja zadaję whip rewinda. Zadaję full heela. Dobra, to ja spróbuję full whipa. No, palce były. Jeszcze raz. No nie. Zadaję full heela znowu. Zaliczone. No. Zadaję opór rotora. Sketchy Ridu. Dobra, ja zadaję Unlessa. Unless to taki kickless, tylko wcale nie kickless. Dobrze, zaliczone. Ja zadaję Oppo Unlessa. Kicklessa zadaję. Dobra, to ja zadaję downside Unlessa. Zadaję kicklessa. Dobrze. No to Max wykorzystuje swój last trick lidu, także przy ostatnim triku będzie miał tylko dwie próby. Zadaję operatora. Yo! Nie urabiam. I co, dalej Sebek zadaje, tak? Mhm. Dawaj. Dawaj Sebek, whip umbrella. Whip umbrella. Staję whip baro. Kaspix, chodź. Czy widać, że to jest kamerą? Dzień dobry. Kaspix, Kaspixa można znać m.in. z takiego sklepu jak Dom Mody Witkac. Lub na przykład z różnych skateparków. Kaspix to jest taka ikona polskiego skuteringu już. A jak? I polskiego wędkarstwa. Dobra, teraz zdaję whip rewinda. Zadaję whip bara jeszcze raz. Zadaję umbrella. Dobra, teraz spróbuję znowu downside Unlessa. No, nie było to fejki, nie zaliczamy. Zadaję heela do bara. Dobra, ja spróbuję whip fingera.
No, ridu na to, ale jestem pod wrażeniem. Zaliczone. Yo. Dobra, ja spróbuję whip rewind jeszcze raz. Zadaję full whipa. Tak samo z ketchupem. No. Dawaj jeszcze ridu. No nie wiem, czy drugie z ketchupem ridu mogę dać. No ale no, było odjechane z nogą, także jeszcze jedno z ketchupem ridu. Zaliczam. Zadaję kickleso do fejki i odbijam. Yo! Dobra, z winkiem 5-3 wygrywa Seba. Także brawo. Seba przechodzi do następnej rundy. Maxowi niestety już dziękujemy, ale piątka Max. Max jest najmłodszym zawodnikiem, jakiego mieliśmy, bo ma dopiero 14 lat od niedawna. Także i tak wielki szacun za to, jakie triczki potrafi. No a my lecimy dalej.